Siemaneczko w mojej kuchni, jak to mówi Piotruś, znany kucharz, mówię siemaneczko w moim baniaku. A więc tak, minął miesiąc od startu tego baniaczka na ziemi ogrodowej. No i cóż można powiedzieć na ten temat? Rośnie, zaczęło tak już, zaczęło ładnie, chyba już zielsko się dobrało do, właśnie przez siatkę dobrało się do ziemi. I zaczęło to zajebiście rosnąć. Mikrozorium od łapek. Spójrzcie sobie na film, w którym właśnie restartowałem ten baniaczek, jak wyglądało, a jak wygląda teraz. No jest po prostu, jutro będzie widać, jest po prostu masakra. Tak się rozrosło tutaj ładnie, pięknie. Kryptokoryna Becketii też ładnie podbijała wszystkie te liście, które były pognite takie. No brzydko to wyglądało. Wszystko wróciło do takiego stanu, jakiego wcześniej nie było w tym baniaku. O, tutaj może będzie widać. Może nie widać. Te liście tej kryptokoryny nie były takie duże w poprzedniej aranżacji. Teraz ładnie, pięknie. No może tutaj z przodu troszkę. Może nie są takie za piękne z przodu tutaj, za duże, ale są ładne, niepognite, bez żadnych dziurek. Musiałem tutaj troszkę zielska dosadzić oczywiście, żeby to jakoś ruszyło, jakieś 2 tygodnie temu. To jest albo walisneria, albo to sagitaria. Nie wiem, wziąłem to od siostry z baniaka. Taki jeden krzaczek, a już w ciągu tygodnia puściło o takich pędów kilkanaście tam naokoło. Tam ta moja stara roślinka trawnikowa, no też rośnie. Od razu mówię, że tak, no światło przyciemniłem od razu. Światło przyciemniłem od razu, żeby tak mi się tutaj nie zagloniło. No i powiem szczerze, że to tamto, co na szybie widzicie, to jest miesiąc czasu, bo to jest. I ani się więcej tego nie robi, ani nic się z tym nie dzieje. Przednią szybę tylko raz czyściłem od startu baniaczka. No oczywiście, Imperium kontratakuje i ślimorki wróciły. Jako że nie ma tu już helenek, jest tylko gdzieś, albo i znowu wylazł. Nie, jest. Jest bakwarium. Jest ta amplaria duża. Reksio. Jest ta duża amplaria, ale... Ale jakoś tam. Przestała wyłazić, no, z akwarium, po pierwsze. Bo kilka razy ją nad ranem nadepnąłem. Krewetki też są, chyba się rozmnażają. Bakopie. Jest w tym baniaku chyba zajebiście. No bo po włożeniu kilku sadzonek, takich sadzonek, obcinek kilku, które dostałem, momentalnie puściły nowe młode pędy. Momentalnie, to było w ciągu 3 dni. Powypuszczały pędy. Także chyba też im ziemniak odpowiada. Co do... Ktoś mnie tam prosił w komentarzu, żeby powiedzieć coś na temat tego węgla aktywnego, który dorzuciłem w podłożu. No i tramal też w podłożu to stosuję. No nie wiem, co mam powiedzieć. Ja w swoich akwariach nie stosuję żadnych testów, ani tam duper szmisków takich. Mnie to nie interesuje po prostu.
Drogotilly Japan. Tutaj włożyłem drogo, tu jest też kilka gałązków, kilka no, gałązek mchu dostałem. No nie miałem jak przyczepić do tych kamieni tutaj tego mchu, więc powkładałem w te mikrozorium. Tutaj widać kawałek. Co do tego glona, który na Facebooku u siebie wrzucałem zdjęcie, jak to wygląda. Powiem szczerze, że chyba zniknął wreszcie, bo nie widzę tutaj. On poprzednio tutaj w mikrozorium siedział, w tych resztki takie jeszcze z poprzedniej właśnie, w poprzedniej aranżacji jak było. On tam się bardzo dobrze czuł, normalnie na podłożu to jak trawnik rósł. A tutaj tylko był tutaj właśnie w mikrozorium siedział, ale już zniknął. Zniknął. O tutaj. Ładnie, o bakopa. Czerwona się zrobiła jak doszła tu do góry. Roślin tu praktycznie nie przycinam i nie będę przycinał. To ma sobie rosnąć samo. Taki ma być, powiedzmy, low tech. Widzę po dyfuzorku, że nawet ich, on się chyba trochę przypchał i gaz tam nie leci. A gazu jest jeszcze jeszcze trochę. I zamierzam całkiem to zakręcić. CO2. To ma tylko sobie śmigać na tej ziemi ogrodowej. No, do codziennie tam chlupnę trochę tego. No, węgla płynie, tu mam jeszcze potas, to tak raz na tydzień tam kilka strzałów po podmiance i tyle. I tak jak mówię, no to chciałbym, żeby to był taki właśnie low-tech, bez ingerencji, bez wkładania łapek do baniaka. O, a tu jest mój piękny samuraj. Próbuję krewety ganiać, tak mi się zdaje, albo i nie, ale śmiga po tym mikrozorium i tutaj w tą jaskinię sobie wpływa. Aktualnie w tym zbiorniczku jest właśnie ten samuraj jeden, dwa glonojady, jeden albinos, drugi zwykły i kirysek. No jeszcze tak myślałem, żeby kupić jeszcze właśnie ze dwa kiryski albo trzy. Może one by tu sobie jakoś tam lepiej egzystowały, ale to jest tylko takie moje zastanawianie się jak na razie. Co do nowego akwarium, stelaż już jest, tylko muszę go pomalować. Idealnie pasuje, wejdzie mi samo pod stelaż, wejdzie mi ten JBL 1501E, bo zamierzam właśnie tego JBL-a odpalić w tym baniaczku. A minikan sobie stoi nowiutki, tylko sprawdzony był co i jak. I właśnie pójdę w stronę, czym więcej tym lepiej, filtrowania. Jakie tam zielsko będzie i co, nie wiem sam. Nie mam pomysłu na aranżację i na rośliny. Zobaczymy, pomyślimy. Może z Tramalem pogadam. Jakoś byśmy umyślili plan, albo z Krzysiem na Facebooku. Z tego, no, jak to się nazywa, ta grupa Scalar Island Aquarium, czy jakoś tak. Dobra, okej. Okay. No to by było na tyle. Żegnam się z wami i do następnego razu, jak ten baniak jeszcze bardziej zarośnie. Bo teraz mi się podoba, zajebiście mi się podoba. Tak to ma wyglądać, bez ingerencji człowieka. Nie trzeba żadnych super substratów, wystarczy ziemia ogrodowa. Co prawda też miałem ten aqua substrate. No dobry był, nie powiem, ładnie wyglądał. Ale Ziemia to ziemia. Jak na razie nic nie będę nawoził tego baniaczka. No bo po co? Wszystko ładnie, pięknie rośnie. Może nie wszystkie zielsko to by rosło w tych warunkach. Ale mi się to podoba, ładnie to wygląda i jest gitara. Siemaneczko, na razie.